witajcie, tutaj Ewa Zjem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was recenzję książki diety przeciwzapalnej Cherry Kalbom. Za kamerą słyszycie Zosię, tutaj też ogląda drugą książkę i przeżywa ładniejsze obrazki. Pełny tytuł brzmi tej książki to Dieta przeciwzapalna, jak w 28 dni przywrócić równowagę organizmu i poczuć się lepiej. Cherry Kalbom. Cherry Kalbom, tak jak Wam mówiłam w poprzedniej recenzji, bo ona była też współautorem tej pierwszej książki, którą Wam recenzowałam, jest zwaną taką juicing lady w Ameryce, dosyć znaną osobą, jest dietetykiem. Książka amerykańska została wydana w 2014 roku. Polskie wydanie jest z 2016 roku. Zosia mi zabiera tą książkę. Bardzo jej się podobają te piękne zdjęcia w książce. Ach, zobaczcie, tutaj jakie malinki piękne. I tutaj, choć głównym autorem jest właśnie ta Cherry, to część przepisów jest jak gdyby we współpracy, czy może nawet autorstwa drugiej takiej znanej też takim szefem kuchni, który właśnie słynie z takiego naturalnego żywienia. I tutaj trzeba przyznać, że to jest właśnie, starają się, żeby było właśnie dużo soków, tak jak łatwo się domyślić po Juicing Lady, tak, że ona dużo lubi wyciskać, więc na każdy dzień tego programu można znaleźć przepis na sok albo na smoothie. A dodatkowo są też gotowane rzeczy, więc to jest takie łączenie surowej diety z taką lekką gotowaną. To jest też napisane właśnie tak okiem kobiecym, więc jest dużo takich rad codziennych, jak sobie ułatwić to codzienne gotowanie. A nawet im nie chodzi o to, żeby codziennie gotować, im chodzi o to, żeby codziennie jeść coś zdrowego, co się samemu przyrządziło. Więc są też takie triki, które pozwalają nam zaoszczędzić ten czas albo jednorazowo zrobić czegoś więcej po to, żeby to jakoś przechować albo zamrozić na następne dni. Więc to są takie bardzo praktyczne rady. Jest sporo tych takich rad, właśnie takich, jak to sobie wszystko lepiej poukładać, jest wytłumaczone, co jest szkodliwe, kiedy. I jest też takie podejście, że żeby być zdrowym, nie chorować na mnóstwo chorób autoimmunologicznych, takich, które się wiążą z tym, że po prostu ten stan zapalny jest przewlekły u nas w organizmie, to jest po prostu ściśle związane z naszą dietą, tym, co do siebie wkładamy. Ale wiadomo, że to chodzi też o stres. Wszystko jest bardzo fajnie wytłumaczone, ale wszystko wiadomo, że kręci się wokół zdrowia. I myślę, że już po samej autorce możemy poznać, że będzie podejście dosyć naturalne. Też są wymienione często właśnie takie rzeczy, które mogą być przydatne, pokarmy, które są przydatne. No i są oczywiście te wymienione, które raczej są taką czarną listą. I uzasadnienie tego wszystkiego jest naprawdę bardzo obszerne. To nie jest taka zdawkowa lista puszczona. Fajnie jest to napisane. Może nie jakoś tam, nie wiem, wiecie, nie jest to epopeja narodowa, ale po prostu jest takie przystępkiem napisane, co jest moim zdaniem na plus. I słuchajcie, tak jak możecie się domyślić, że skoro prowadzę kanał Jem Zdrowo i Smacznie, to po prostu temat jedzenia i zdrowia po prostu jest moim ukochanym tematem. Naprawdę bardzo, bardzo to lubię, więc z ogromną przyjemnością czytam tą książkę. I też tak nie spieszyłam się z tą recenzją po to, żeby naprawdę wygryźć się w nią porządnie. Jest dużo fajnych przepisów, godnych naprawdę wypróbowania i wybrania tego, co nam naprawdę odpowiada. Bo ja owszem staram się jeść na surowo, ale moja rodzina nie je na surowo. Właśnie dzięki tym książkom tak mam więcej przepisów takich, które mają szansę polubić moje dzieci, mój mąż, bo oni po prostu nie są gotowi jedzenia tak jak ja, jeszcze w takiej ilości na surowo jak ja. Więc wydaje mi się, że to jest taka dobry krok do przodu, takiej łagodnej zmiany. Wiadomo, że zdrowie dla naszych bliskich jest dla nas bardzo ważne. Dla mnie jest bardzo ważne. Myślę, że dla Was tak samo jest ważne zdrowie. A przecież nie możemy zrobić czegoś na siłę. Jeśli ktoś nie jest gotowy, nie chce takiej zmiany, no to ona też jest bezsensowna, bo tylko powoduje stres, co jeszcze bardziej zakwasza organizm i niszczy. Choć to jest program na 28 dni, to te przepisy można włączyć do codziennego życia jak najczęściej i do nich powracać. Kolejnym atutem tej książki jest, tak jak widzicie, tak jak tej poprzedniej, po prostu jest naprawdę pięknie wydana. Naprawdę. I to nie chodzi tylko o zdjęcia, ale po prostu też cała szata graficzna jest po prostu piękna. I z tego, co porównywałam te książki do amerykańskich wydań, to naprawdę nasze wydanie polskie jest o wiele, wiele, wiele ładniejsze. Jest po prostu przepiękne. Tamte wydania po prostu
no, były takie przeciętne, a te książki naprawdę się tak z przyjemnością czyta. Są takie ładne zdjęcia i zobaczcie, nawet też taki układ graficzny, nie wiem, czy to dobrze widać, jest po prostu taki na czasie, że to jest tak i przejrzyście napisane, od razu można się zorientować, co tu jest napisane, o co tu chodzi, ale też łatwo jest znajdować, bo różne przepisy czy propozycje różne jakieś. Jest wszystko fajnie uporządkowane. Są listy zakupów i pod każdym przepisem, ale jest też lista zakupów taka zbiorcza, jeśli by się chciało robić zakupy raz na tydzień i podążać całkowicie według tego programu. Więc można sobie tak wybrać, można tak. Jest napisane, na ile jest porcji. Zobaczcie, na przykład to zdjęcie też jest takie piękne i tutaj ta grafika. Dodatkowo w książce też są opisane na przykład historie, skrócone historie ludzi. Tak jak widzicie, ból Janet zniknął. Sama Cherry też jest jak gdyby taką kobietą trochę doświadczoną przez cierpienie, przez ból i w zasadzie przez taką zwykłą chorobę, którą większość ludzi, szczególnie w Ameryce, właśnie żyje. Coraz więcej ludzi żyje w przeświadczeniu, że nie mają czasu na to, żeby gotować. A słuchajcie, to jest tak, że jeśli nie ma czasu się gotować, to później się nie będzie miało w ogóle życia. Bo jeśli szkoda ci czasu na to, co jest ważne, co jest niezbędne dla naszego zdrowia, tak? Jeśli mi by było szkoda na to czasu, to po prostu wkrótce by się okazało, że w ogóle bym nie miała czasu, albo że po prostu musiałabym zmagać się z różnymi dolegliwościami. Tak jak widzę to, chociaż no, wśród bliskich znajomych, tak? Że no a to tu jest jakaś otyłość, a to jakieś choroby przewlekłe i po prostu tego jest coraz więcej. Teraz jest powietrze tak zanieczyszczone, wszędzie, dookoła nas jest chemia, woda, wszędzie jest mnóstwo tych zanieczyszczeń. Zdrowa dieta jest teraz niezbędna do tego, żeby żyć, żeby to po prostu zdrowie nam się od razu nie posypało. Rzadko się zdarza, że mamy zapisaną chorobę w genach, chociaż niekiedy też to się zdarza. I nawet to może być niekoniecznie wina jakoś tej osoby, a może być konsekwencja jakiegoś zachowania, na przykład dzieci palaczy, mimo że same nie palą, wiadomo, że częściej chorują, tak? I to nie jest ich wina, że rodzice palili, tak? Więc tutaj też taka jest odpowiedzialność i tak, o papierosach wiemy, że szkodzą, a o ilu rzeczach nie wiemy, że szkodzą. A na przykład po prostu podajemy je dzieciom. Przecież też była afera z jakimiś tam chińskimi zabawkami tandetnymi, że po prostu też się okazały szkodliwe. A o ilu rzeczach nie wiemy, ile rzeczy nie wychodzi na jaw, albo badania są po prostu tak przeprowadzane krótkowzrocznie i nie patrzą na dolegliwości danych ludzi, że coś może się wydawać niewielki problem, ale stwarza dyskomfort dla człowieka i później powoduje na przykład większe podatności na infekcje. A na końcu jest też właśnie fajna dieta. I tak jak widzicie, wszystko jest rozpisane. Zobaczcie, to jest taka lekka wersja tej diety. Tu nie trzeba się wysilać, nie trzeba sobie za bardzo odmawiać wszystkiego. Tu jest naprawdę fajnie to opisane, więc też tu się spotyka na przykład cukier kokosowy albo syrop klonowy. Spotyka się też różne mąki, chociaż raczej to są bezglutenowe mąki. Więc to jest taka, raczej ja bym określiła to czysta micha. Z uwzględnieniem tych pokarmów, które powinno się jeść jako przeciwzapalne i eliminacją tych pokarmów, które są najgorsze. Więc to jest taka bardzo lekka forma diety. Dodatkowo są też te soki, które ja uważam, że soki w ogóle są super odżywcze dla nas. Więc to jest bardzo fajne. Tu nie ma chleba, więc dla tych ludzi, którzy nie mogą jeść takich rzeczy, no po prostu tego nie ma. Więc jest kompletny plan taki, czy jeśli chce się odchudzić człowiek, czy po prostu odtruć z tej całej chemii, którą się spożywa i po prostu zacząć jeść zdrowo, to jest bardzo fajny, taki prosty przewodnik. Jednocześnie też na wiele rzeczy otwiera nam oczy. Jest tak lekko napisane właśnie kobieco, z licznymi poradami, takimi praktycznymi, po prostu czasami takimi zwykłymi poradami kuchennymi z życia wziętymi. Więc to jest naprawdę fajne. Mi się bardzo podobała ta książka. I generalnie bardzo Wam polecam, żebyście ją przeczytali, bo po prostu, no naprawdę kopalnia wiedzy to jest. W ogóle ta seria już mi się bardzo spodobała, zdrowie. Tak jak widzicie, naprawdę, ja już trochę zmasakrowałam te książki, bo zazwyczaj je noszę ze sobą w torebce, jak mam gdzieś chwilę czasu, to sobie trochę poczytam. Słuchajcie, to jest właśnie bardzo prosta droga.
wydaje mi się, jest możliwa dla każdego. Bardzo mi się podoba ta książka, bardzo wiele cennych informacji i po prostu kolejna książka, która mi się bardzo spodobała. To też chciałam Wam powiedzieć, że jest coś, co mnie tak troszkę zraziło, bo na samym początku jest tak właśnie, już tak człowiek się chce rozkręcić w czytaniu tej książki, a tu jest odesłanie do różnych takich testów. I tak sobie myślę, ale po co mi te testy? Do jakichś stron internetowych, że, no, że ta książka tutaj nie zajmuje się tym szerzej, ale jeśli chcesz poznać tam poziom swojego stresu, to możesz skorzystać tam z jakiegoś testu bla, bla, bla i bla. Więc tak jest takie odsyłanie trochę do internetu. Wiecie, jak już czytam, to chciałabym przeczytać wszystko, mieć tak podane na tacy. Więc to jest taki mały minusik gdzieś tam, ale może dzięki temu jest jakieś takie bardziej kompletna ta książka. Tak, że nie zajmują się tylko i wyłącznie dietą, ale poruszają też, w zasadzie wskazują miejsce, gdzie można znaleźć jakieś informacje na temat stresu. Bo tak jak wiecie, zwłaszcza po tych ostatnich przeżyciach, no stres moim zdaniem jest bardziej niszczący niż pożywienie. Zwłaszcza taki przewlekły stres, więc tutaj każdy musi jak gdyby sam stwierdzić, czy to jest dla niego, czy to mu się podoba, czy nie. Generalnie książka mi się bardzo podoba i uważam, że każdy powinien ją przeczytać. No chyba, że ktoś jest już zupełnie na surowej diecie i już wie po prostu wszystko, to taka książka nie będzie mu potrzebna, ale jak się jest początkującym, jak się jeszcze włącza te gotowane dania, a zwłaszcza jak się zwalcza jakieś choroby autoimmunologiczne, bóle czy zbędne kilogramy, to na pewno ta książka bardzo się przydaje i pomaga nas prawidłowo odżywić właśnie w takie zdrowe kalorie, pełne witamin, minerałów, różnych potrzebnych składników witalnych i pomaga też w odrzuceniu tej takiej pustej diety. Dzięki temu, że rozumiemy, o co chodzi z tymi kaloriami, z tymi czynnikami pro i przeciwzapalnymi, wiecie, wiedza pociąga za sobą działanie. Jak nie wiemy, to nie wiemy, jak mamy działać, jak mamy coś poprawić, jak mamy coś zmienić. Dzięki temu, że mamy wiedzę, możemy coś zmienić na lepsze. I dlatego Wam tą książkę polecam. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Życzę Wam wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się ciepło, w zdrowiu, w szczęściu i w bliskości z rodziną. Co za sił, Ty też chcesz powiedzieć, tak? Tak, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się i dużo, dużo wszystkiego dobrego, wszystkiego, czego pragniecie i wszystkiego, co jest potrzebne Wam do zdrowia i szczęścia. Do następnego filmu. Cześć!